Nie pytaj mnie, czy bym jej pozwoliła w wieku 15 lat jechać do Mediolanu. Później z takiego projektu może wyjść coś grubego. Może wyjść coś fajnego, bo ktoś cię zapamięta, komuś się pokażesz z fajnej strony. Czy ten zawód może być niebezpieczny? I czy ty spotkałaś się z sytuacją, w której na przykład ktoś próbował naruszyć twoją dotykalność cielesną? Pierwszy raz w historii naszego programu na Sofie goszczę kobietę bez asysty mężczyzny. Duet mieliście już okazję oglądać. Kasia Kowalska to modelka, która w branży świętowała swoje dziesięciolecie. A jak wiecie, na tym rynku wcale nie jest to takie proste. Mówi się o kobietach, że mają doskonałą umiejętność robienia kilku rzeczy naraz i Kasia moim zdaniem doskonale wpisuje się w tę opinię. Współpracowała m.in. z firmą Kazar, Dermedic, Gatta, Peroni, Costa Coffee, brała udział w tygodniach mody Fashion Week, a jest jednocześnie mamą, blogerką i instruktorką kitesurfingu. Cześć Kasia. Cześć Mariusz, bardzo się cieszę, bardzo miło mi, że dostałam tutaj takie zaproszenie i wreszcie możemy się spotkać. Dzisiaj jest fantastyczny dzień, żeby rozmawiać o naszym Piotrkowie, żeby rozmawiać o tym, co tu się dzieje, bo dopiero wrzuciłam moje walizki, wróciłam z półwyspu i rozgościłam się w Piotrkowie na dobre. Bardzo tęskniłam i cieszę się, że mogę być tutaj z Wami. Super. Kasiu, powiedz mi, zaczęłaś swoją przygodę z modelingiem w wieku około 15 lat. Tak wyczytałem na Twoim blogu. Tak. Czy to była Twoja świadoma decyzja już jako tako, czy jakby trochę rodzice, nie wiem, partycypowali w tej decyzji? Jak to się zadziało? Ja powiem szczerze, dużo działałam w Warszawie. Byłam tak po prostu czasem w odwiedzinach u cioci, u mojej kuzynki. Czasami ktoś mnie zaczepiał nawet na ulicy. Dostawałam wizytówki, ktoś tam zagadywał, Kasia, zawsze byłam szczupła, wysoka. Może chciałabyś spróbować swoich sił w modelingu, jakieś tam zdjęcia. Moja mama zawsze robiła nam mnóstwo zdjęć, więc to gdzieś tak było na porządku dziennym. I jak to się stało? Jakiś był po prostu casting w centrum handlowym. Byłam z mamą na zakupach i wtedy Tomasz Jacykow, Karolina Malinowska i Agnieszka Maciąg oceniali, wybierali tam kandydatów i kandydatki na modelki. Portu Łódź wtedy, tutaj taka lokowanie produktów, reklama. I moja mama powiedziała, no jak chcesz, to spróbuj. Właśnie to jest cudowne, wiesz, dostałam taki wybór. Jak masz ochotę, spróbuj, zobacz. Mhm. Świat stoi otworem, próbuj tego, tamtego. Potykaj się i podejmuj próby. Więc no czemu nie? I jako 13, miałam wtedy 14 lat jakoś tak na pograniczu, wzięłam udział w tym castingu, no wiadomo, to były szpilki, no ale jakoś gdzieś u mnie zawsze w rodzinie te szpilki, bo mój tata miał 5 sióstr, więc gdzieś od tych cioć zawsze jakieś szpilki, buty na obca się przejmowałam, zawsze mnie to kręciło, zawsze były pokazy mody, ręczniki na włosach, zawsze była zabawa. Więc gdzieś zawsze się to przewijało i tak naturalnie w sumie to wyszło. Udało mi się wygrać wtedy ten casting, co prawda organizatorzy wiem, że mieli trochę wątpliwości, bo byłam najmłodszą uczestniczką, ale odnajdywałam się w tym świecie dość dobrze, rozmawiałam z nimi, myślałam też na fajnym poziomie. Nie? Tak, nie, no totalnie to było takie naturalne, ale bardzo, bardzo fajna przygoda i to gdzieś dalej popchnęło mnie do tego, żeby działać w tym kierunku. W wieku 15 lat, czy nie wiem, może jeśli chronologię gubię, to mnie prostuj. Tak. Kontrakt i twój pobyt w Mediolanie. Wiesz, wyobrażam sobie, że 15-letnia dziewczynka jedzie do Mediolanu. No, z jednej strony ekscytacja fajnie, ale z drugiej strony chyba dużo nerwów. Duże wyzwanie. Jak ty się z tym czułaś? Nie? Jak emocjonalnie się z tym czułam, to wszystko? Przede wszystkim warunek był jeden. Świadectwo z czerwonym paskiem. Okay. Jak domknęłam wszystkie tematy dotyczące szkoły, mojej edukacji, żeby wiadomo, nigdy nie miał nikt nic do zarzucenia, że pojechała w świat robić karierę, nie dopilnowała podstaw typu szkoła, typu tutaj wywiązanie się ze swoich obowiązków. Więc wtedy tak, skończyłam wcześniej rok szkolny troszeczkę i wyjechałam. Ja jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom. Oni tak jak dali mi tutaj duży taki zapas tego zaufania, tak we mnie uwierzyli,
Tak, ja nigdy tego nie wykorzystałam w zły sposób. Ja jestem im bardzo wdzięczna, bo dając mi taką wolną rękę, dając mi fajne podstawy, dając mi fajne wartości, pozwolili mi świat i decydować, gdzie, no wiesz jak to jest, jak ktoś ci czegoś zabrania albo mówi nie rób, to tym bardziej chcesz tego dotknąć, chcesz zrobić coś na przekór. A ja miałam taką wolność decydowania tego, co będzie dla mnie dobre, co ma jakie konsekwencje, znając je, wiedząc czym, co może grozić. Więc myślę, że oni też byli spokojni, bo wiedzieli, z czym mnie wypuszczają w ten świat. I tak, rzeczywiście, to było duże wyzwanie. Też się obawiałam, co będzie. Byłam ze starszą koleżanką, z moją przyjaciółką. To była, ja zawsze powtarzam, szkoła życia. Bo oprócz tego, że tam jest inny język, wiadomo, trzeba sobie poradzić samemu. I to nie było nawet tak jak teraz. Teraz jadąc na kontrakt, no dostajemy wiadomość, dostajemy miejsce tych castingów, ale powiedzmy w 2011 roku to było tak, że wieczorem dostawałyśmy faks, to przychodziło, my siadałyśmy, rozkładałyśmy mapę, zaznaczałyśmy sobie 5-6 punktów na tej mapie i rozmyślałyśmy, jak to zrobić, jak tym metrem po Mediolanie się tam przemieszczać, żeby jak najlepiej ogarnąć te wszystkie castingi, wszędzie się pojawić. No było gorąco, te kolejki były duże, bo to były wakacje. Więc też no człowiek najchętniej to by był pod jakiś prysznic skoczył gdzieś tam w połowie tego dnia pracy castingowego. Ale, no, ale się rozgadałam, jedno w drugie. Ale rzeczywiście uważam, że to było super doświadczenie, bo nie oszukujmy się, czy nawet kwestia tego języka. Kwestia języka, no ogarniasz włoski teraz? Włoski nie, ale po angielsku. To też było gdzieś tam taki zalążek tego, żeby umieć lepiej, żeby podciągnąć się trochę z tym tematem. Więc później też to doceniłam. A no, tyle castingów dziennie, tam byłaś kilka miesięcy, tak? Czy... Ja byłam tam półtora miesiąca, troszeczkę więcej, tak. Coś takiego. I udało ci się wygrać jakiś casting? To jest śmieszna historia. Bo to było tak, że akurat ciężko było, żeby przejść jakieś tam castingi, bo była bardzo duża konkurencja, też były osoby z dużym doświadczeniem. Mediolan jest bardziej taką szkołą życia na początek, żeby się zaprawić w boju, bo to też nie były taki kontrakt z gwarantowaną jakąś tam kwotą, że ile nie przepracujesz, bo są różne rodzaje tych kontraktów, więc trzeba było biegać za tym. Była duża konkurencja, więc no, dużo osób odchodziło z kwitkiem z każdego z tych castingów. Udało mi się trafić na jakiś casting, to było chyba Valentino, coś takiego, taki fajniejszy. I to były pokazy i akurat chwilę wcześniej, że nic się nie działo, ja sobie wzięłam taki mini urlop, bo przyjechali rodzice mojej koleżanki. Pojechaliśmy nad morze i wtedy pierwszy raz w życiu na wakacjach we Włoszech chciałam się opalić. Słuchajcie, opaliłam się. Opaliłam się tak, że dostałam poparzenia słonecznego, bąble na plecach, Boże. Nie, to był zły moment. No i jak do mnie zadzwonili, że potrzebują mnie już, to ja się nacierałam jakimś jogurtem, kefirem i po prostu paliły mnie plecy. Do tej pory mam piegi na plecach, więc to była taka wtopa. Byłam wyłączona na jakiś czas z działań, ale to było tak parę dni i potem wróciłam dalej w obieg. Później się zaczęły suknie ślubne. Więc tyle z tego fajniejszego castingu. No tak pech chciał, ale no nie można mieć wszystkiego. Mam cudowne wspomnienia i chętnie bym wróciła naprawdę do... Tak po prostu wróciła zobaczyć te ulice, którymi chodziłam, bo miałam też ambitny plan biegania wieczorami. Też śmieszna anegdotka taka odnośnie mojego biegania, bo ja mam dość dużą wadę wzroku. I sobie postanowiłam, że tam uliczki są podpisane tak dość wysoko, że sobie zrobię tu kółeczko, tam wrócę i tą ulicą na pewno wrócę do punktu wyjścia. A kurde, jednak nie, coś mi się ten... A ja nie mogłam zobaczyć, wiesz, tych napisów i tak biegałam w kółko, ale potem kogoś zapytałam i się dogadałam, tylko tak mi się coś nie zgadzało. No. Tak, także dużo fajnych wspomnień na pewno. Spoko. A jeśli... Bo to jest kwestia sukni ślubnych. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, jednak masz tam 15 lat, dogrywasz... A widziałeś mnie, jak miałam 14 lat, 15 lat? Oglądałem dużo twoich zdjęć i teraz po wywiadzie sprawdzimy, czy faktycznie to jest to, bo teraz ja już sobie tego wyobrażam. Tak, trzeba tak zweryfikować. Ale wiesz, 15 lat, panna młoda, wiesz, no tak, czy to tak pasowało, czy faktycznie ty byłaś w stanie, wiesz, no...
po całym tym ubraniu się w te suknie naprawdę wyglądałaś jak panna młoda i nie było widoku, że coś jest nie tak, że jesteś jeszcze bardzo młodą dziewczyną, wiesz? To prawda, nie było tak tego działa. Widać? No, dziewczyny, tak? Które mają 14-15 lat. No właśnie, to jest to, że też nie każdy może być w tej branży na tym miejscu i na tym stanowisku. Nie każdy się na tym odnajdzie, nie każdy będzie miał na tyle ruch taki kobiecy, nie dziewczęcy. To wszystko też, też właśnie tak, to nie jest dla każdego, jak to mówią na pewno. Nie? Trzeba mieć jakieś tam charakterystyczne cechy, może zachowania, które pozwolą wykonywać, bo to jest zawód, też jakiś tam zawód, jakieś pieniążki z tego są. Jest to jakieś poświęcenie, wyrzeczenia i tak dalej, i tak dalej. Więc to jakieś predyspozycje gdzieś tam, fajnie, jeżeli ktoś ma do tego. Pewnie. Kiedy poczułaś, że tak naprawdę to może być twój zawód? Tak po prostu już po Mediolanie, czy wcześniej, później? Były takie momenty, że gdzieś w rutynie takiej 14-latki, która chodzi, 15-latki chodzi do szkoły, odrabia prace domowe, wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków, przychodzi na przykład weekend i brałam udział w tych targach ślubnych, czyli wiesz, zakładałam suknię ślubną, miałam czesane włosy, cały sztab fryzjerów, wizażystów. No po prostu dziewczyna 14-15 lat jest zachwycona, jest przeszczęśliwa. Każdy o tym marzy. Każdy o tym marzy, żeby założyć suknię ślubną, jeszcze od fajnych projektantek. Wiesz, kiedyś miałam na sobie suknię, pani mi mówi, że to jest suknia warta 25 tysięcy złotych. Dwóch gości mi wnosili tą kieckę na scenę. Nie, jeszcze idź tą scenę, tak, na wybieg. Więc wiesz, taki wow. No i ja zostałam wybrana do tej sukienki, więc coś to znaczy, nie? Tak. No, takie małe rzeczy, które zamykałam zeszyt albo brałam książkę ze sobą w piątek wieczorem, jechałam do Łodzi, w tymi autobusami się strasznie dużo wyjeździłam, pociągami jechałam do Łodzi i tam się zaczynało takie dorosłe życie. Byłam wśród przeważnie osób dorosłych, starszych ode mnie. I takie, to było takie dorosłe życie młodej dziewczyny, które też mnie wiele nauczyło, bo gdzieś w nim tak aktywnie uczestniczyłam. Tak, jak najbardziej. I bardzo, bardzo fajnie te wszystkie takie weekendowe wyjazdy wspominam, bo miałam na tygodniu szkołę, w weekendy sobie pracowałam. To były jakieś tam nieduże pieniążki, które mogłam sobie odłożyć na jakieś swoje wydatki, potrzeby, więc to do mnie też satysfakcjonowało i gdzieś tam napędzało, że tak, fajnie, warto i chcę to robić. I też to moje otoczenie tam, trafiałam na fajnych ludzi, było takim motorem napędowym do działania. Ekstra. Kasiu, mam takie wrażenie, że wszyscy, znaczy to nie wrażenie, w sumie pewność, każdy z nas ma zawsze, ma od czasu do czasu gorszy dzień. W twojej, wiesz, ja mogę się, jak mam gorszy dzień, mogę się schować za komputerem, podłubać swoje i jakby nawet w gorszym nastroju zrobić, co mam zrobić. Ale jak modelka ma gorszy dzień i jest mega wkurzona na coś, a po prostu coś jej nie poszło, jest sfrustrowana, a idzie na sesję i musi, wiesz, słuchać fotografa typu uśmiechnij się, nie wiem, zrób tak, sam promienie i tak dalej. Jak się to robi? Czy po prostu w pewnym momencie mówisz, nie, to ja nie idę na sesję, dzisiaj mam zły nastrój? Czy po prostu nie. Jakoś, nie wiem, jakieś umiejętności aktorskie wchodzą w grę wtedy, czy jeszcze coś innego? Jasne, to jest praca, do każdej pracy nam się czasem chce iść, czasem mamy gorszy dzień, czasem coś nas boli, czasem ktoś nas zdenerwuje. To jest totalnie naturalne, ale musimy sobie zdać sprawę, że ktoś z jakiegoś powodu nas wybrał do tego zadania, ktoś nam zaufał, ktoś uwierzył, że zrobimy to najlepiej. Więc tak jak wszystko, po prostu trzeba zakasać rękawy, włączyć sobie fajną muzyczkę. Ja czasami proszę mi włączyć tą piosenkę, bo tak bardzo bym ją dzisiaj chciała posłuchać, do takiej playlisty chciałabym dzisiaj pracować. To są takie mini, drobne rzeczy, komuś to jest obojętne, a mi to robi fajny klimat. Biorę sobie swoją ulubioną herbatkę, zakładam sobie luźniejszy dres, bo właśnie na początku to jeszcze wiadomo, wydawało mi się, że ktoś oczekuje, że ja przyjdę w szpilkach, że ja przyjdę ubrana, wystylizowana. A ja po prostu lubię przyjść na sesję, ja po to przychodzę właśnie na sesję do pracy i tam też mam taki moment, że mogę sobie po prostu odetchnąć, odpuścić, ktoś mnie trochę pomaluje, trochę poczesze, ja to bardzo lubię, takie mizianko, bardzo lubię i to jest też takie, ja to traktuję jako taką szansę, bo odnajduję w tym jakieś szanse, odnajduję takie pozytywne rzeczy, bo charakteryzuje się ta praca też tym, że często zmieniasz team, z którym działasz. I to też nie każdemu może odpowiadać, że nie każdy się czuje tak, wiesz, tak właśnie bezpiecznie w tym swoim otoczeniu, a ta praca daje ci taką
niepewność, bo wchodzisz i tak, ktoś cię będzie malował, kogo nie znasz, ktoś cię będzie czesał, nie znasz, ktoś będzie ci robił zdjęcia, z kim możesz nie złapać tego flow. Mhm. I też różnie może być. Więc no to w takim, traktuję to jako wyzwanie, jako pracę, po prostu jako pracę. Okay. Pracę nad sobą, pracę nad swoimi słabościami, gdzieś tam gorszymi momentami również. Mm-hmm. Więc no, wyzwanie za wyzwaniem i do przodu, i do przodu. Nie, jakieś małe rzeczy, tak, jak najbardziej. Wiem, co jest moim sposobem. Ja lubię jeść. Modelka może? Ja lubię jeść. No, ja lubię dużo jeść. Ja tak bardzo. Się rozmarzyłam. Przyznałaś. Nieważne. Modelki nie jedzą. Nie jedzą pizzy, nie piją coli. Dobra, ja co tam dalej mam? Czy w dobie Instagrama, gdzie większość dziewczyn, które tworzy tam content, mówi o sobie, że są modelkami, nie czujesz, że twój zawód jest troszkę deprecjonowany? Powiem tak, ja... Nie zwracasz na to uwagi. Ja się na to godzę, to się tak po prostu dzieje. Ja się cieszę, że są osoby, które doceniają doświadczenie, doceniają obycie w branży, doceniają to, że po prostu ktoś... Przy zleceniu, jeśli masz wybór... Czy wziąć instagramerkę, czy wziąć modelkę? Dokładnie, nie? Jakby to ma duże znaczenie i to jest różnica... Wiesz, rozdzielmy, co tak naprawdę znaczy bycie profesjonalną modelką, nie? Bo ciało może mieć wiele osób ładne. Tak. Nie? Tak naprawdę z moich doświadczeń, no z racji tego, że też sobie lubię pofotografować od czasu do czasu. Pytanie też, czy mówimy o fotomodelingu, czy o modelingu jako takim, wiesz, wybiegowym na przykład, tak. To też są różne rzeczy. I chcemy rozgraniczyć, jak tak, to... Co jest tym takim, wiesz, nie wiem, efektem wow, tym magicznym dotknięciem, że tak powiem, wiesz, tą różnicą. No, to pozowanie, umiejętność pozowania sama w sobie jest taką różnicą między instagramerką, powiedzmy, a profesjonalną modelką? To jest dobre pytanie, bo na pewno są dziewczyny, które jako instagramerki zaczynając robią się fajnymi modelkami, bo to myślę, że dużo też zależy tutaj od człowieka, który wyczuje pewne rzeczy i zrobi nawet szybki progres na tym Instagramie, tylko na pytanie, na ile ten Instagram jest prawdziwy, bo nie wiem, czy mówimy o jakim kontencie też mówimy, nie? Tak, bo są naturalne, piękne kobiety, które nie są popularne. Które nie są popularne też, ale mówię też, poruszają na przykład takie problemy naturalności ludzkiego ciała, tego, że jest piękne i tak dalej. Czyli nie trzeba być wymuskanym idealnie. Nie trzeba, właśnie. I to jest super, bo ja też staram się promować tą naturalność. Ja na co dzień się nie maluję i tak dalej i uważam, że to jest super, że akceptujemy siebie takim, jakim jesteśmy. Ale to jest dobre pytanie odnośnie tego, jak to odróżnić. No właśnie. I klient na pewno teraz, klient się boryka z tym problemem, uważam, bo często widzi, o, ta dziewczyna ma tyle followersów, na pewno jest super. Z jednej strony fajnie, i później ona produkt, przychodzi i jest trochę zagubiona przed tym obiektywem, bo ja miałam takie sytuacje, że byłam ja na przykład na planie i była dziewczyna, która jest znana z Instagrama, porobią z nią jakieś rolki fajnie i na pewno gdzieś tam podbije to. No, może to jest sposób za każdym razem brać dwie dziewczyny. Profesjonalną modelkę, która zrobi świetne obrazki, jedno drugiego, a druga wypromuje produkt. Ale też jedno drugiego nie wyklucza, bo żyjemy w takiej właśnie dobie tego Instagrama, tych TikToków, tego wszystkiego, tych tutaj naszych takich dodatkowych atrakcji, że często klient pyta, wyślij mi swój Instagram, tak. Wyślij mi oprócz swojego portfolio, wyślij mi swojego TikToka, albo czy dostajemy taki na panelu castingowym jakieś zapotrzebowanie. Minimum tyle i tyle followersów, więc gdzieś czasem nawet dostrzegam, że te dziewczyny gonią za tymi lajkami. Pytanie, czy kogoś na przykład interesuje, bo wrzucanie same ładnych zdjęć to jest fajne i to się klika. Czy kogoś interesuje to od drugiej strony, bo ja lubię pokazać to od backstage'u. Mhm. Lubię pokazać, jak to wygląda ta praca na planie, nie tylko efekt końcowy, jakichś przerobionych zdjęć i tak dalej. Teraz to zobaczyć może każdy, nie? Tak. To jest ten środek nie zawsze jest taki prosty. I dlatego fajnie o tym mówić. I rzeczywiście, to ciekawe. Jakby zaczynałaś wcześniej, nie od razu rozumiem, byłaś w agencji, też pytanie, czy byłaś, ale zaraz do tego przejdziemy. Jak
funkcjonuje się w świecie modelingu, nie będąc w agencji modelek? W sensie, jak łapać zlecenia, wiesz, jak znajdywać castingi, jak to wszystko wyglądać? Nie? Czekasz, ty masz, teraz już są te Instagramy, jest łatwiej. Są te wszystkie portale, są właśnie Instagramy, piszesz o te kolaboracje. A wtedy mówiłaś, że były faksy, więc... Tak, tak, było to... Portfolio na faksie chyba nie miałaś, nie? No, nie, to troszeczkę inaczej. Jak to było? U mnie to było tak, że po tym całym evencie właśnie w galerii handlowej gdzieś tam zostałam wyłapana i podpisałam umowę na wyłączność na 2 lata. I pracowałam z super ludźmi, nie blokowali mi też drogi, bo umowa na wyłączność też tutaj może czasami nam zamknąć tą drogę, jeżeli agencja nas dobrze nie poprowadzi, nie zadba o młodą dziewczynę. Jak podpisywałam, miałam 14 lat, jak mi się umowa skończyła, wygasła, to miałam 16 lat, więc jeszcze była stosunkowo młoda, a już miałam to doświadczenie. Też współpracowałam z fajnymi fotografami, stylistami, projektantami, gdzieś to towarzystwo, to otoczenie całe, ta grupa ludzi jest dość mocno hermetyczna, oni się powtarzają i często na planie się te osoby spotyka ponownie. Jak złapać zlecenia? Ja powiem szczerze, dziś założyłam jeszcze ten Max Models, taki był wtedy, nie był właśnie... Tak, do tej pory jest popularny. Ale ja nie wiem, ja tam dawno nie zaglądałam bardzo, kiedyś to było coś, a potem się tego narobiło dużo. Już nie było to takie jakościowe, gdzieś w złą stronę. Znaczy Max Models dzisiaj chyba jest portalem, który promuje taką... Każdy jest fotografem, każdy jest modelką. Też, tak. Dokładnie. I takie, ja czasami mam wrażenie, jak zaglądałem na ten portal, widząc, na przykład, wiesz, jakby ta nagość dla fotografów w wielu wypadkach jest chyba zrobiona. Ważna. I dla modelek też jest czasami ważna, jest ale... Jest źle zrobiona. Jest bardzo. Tylko przynajmniej to mnie zablokują, jak ja patrzę, jak wiesz, na Max Models, widzę niektóre te zdjęcia, mam wrażenie, że to... Dlaczego? Tego nie można nadać. Tak, to jest takie biedne. Tak, nie, straszne. Nie. I czasami nie gućmy się to. Tak, dokładnie. To nie, krzywdzi tam, ja mam wrażenie, że tam teraz wchodzi inny odbiorca, który nie jest w ogóle zainteresowany robieniem takiego. Tak, raczej w stronę jakiejś tam pornografii idzie niż samego modelingu. Tak, to jest biedne, nie? To nie jest fajne, ja tego nie pochwalam. I jak to teraz. Właśnie, ja uważam, że to było dobrze. Trafiłam do agencji, nabrałam gdzieś tego doświadczenia, dużo się nauczyłam. A później gdzieś te kontakty, ten potem Facebook zostało, później to szło w miarę naturalnie wszystko, więc też czasami taka mała współpraca, gdzie robisz coś za jakieś grosze, gdzie na przejazd, albo zrobisz coś komuś po prostu dlatego, że kogoś lubisz. Albo jest fajny projekt. Bo jest fajny pomysł, projekt, bo robisz TFP, tak, bo robisz pozowanie za zdjęcia, jak to mówią. Później z takiego projektu może wyjść coś grubego, może wyjść coś fajnego, bo ktoś cię zapamięta, komuś się pokażesz z fajnej strony i ktoś mówi tak, ja chcę z nią współpracować, bo było flow, bo był klimat, bo nie oszukujmy się, czy to są wyjazdy jakieś dłuższe, na przykład na sesje zdjęciowe, czy to są jakieś projekty filmowe. Kto nie chce pracować w fajnym teamie? Kto nie chce spędzać czasu z ludźmi? Bo jednak kończymy jakieś nagrania, a potem wszyscy razem siadamy na kolacji, czy wypijemy jakieś winko, czy pogadamy, czy zaplanujemy, co będzie jutro. No, każdy chce mieć przyjemne i fajne życie, nawet w pracy i po pracy, bo to jest duża część naszego życia. Także no, nie oszukujmy się, gdzieś to wszystko, nawet robienie za darmo, wyjdzie i się opłaci. No wiadomo, nie można się dać wykorzystywać, bo to jest druga sprawa. I ale trzeba na początek budowanie doświadczenia to jest spoko. Tak, czasem trzeba zainwestować po prostu czas i chęci swoje. Tak, tym bardziej jak się jest bardzo młodym, nie? Bo to w sumie też niewiele kosztuje wyskoczyć sobie na sesję. Tak. Jakoś to fajne doświadczenie i fajna zabawa w sumie. Czyli wychodzi na to, że na początek warto gdzieś tam w tym wczesnym etapie zbudować sobie jakieś doświadczenie na swoim tam portfolio, chociażby korzystając z TFP. Potem na przykład agencja na rok, dwa, żeby tylko złapać agencja, coś. Ale warto zapytać, bo często piszą do mnie młode dziewczyny i teraz wiem, że agencje też chcą podpisywać umowę na włączność na powiedzmy 5 lat. Okay. No to wyobraźmy sobie, mając tam 16 lat, podpisujesz taką umowę, później masz 21. Nie każda agencja chce też współpracować. Warto też wynegocjować te warunki, że na przykład mamy jakąś gwarantowaną kwotę, którą możemy zarobić przez jakiś czas. Albo ilość zleceń, albo mamy pewność, że agencja nam zbuduje portfolio o takiej i takiej wartości. Będziemy współpracować z wartościowymi fotografami, do których takie osoby z ulicy nie mają dostępu, a agencja z nimi na przykład współpracuje, bo jakąś tę kwotę im tam wypłaca i mają zadbać o imidż całej agencji. Więc warto sobie popytać w branży, więc ja też poświęcam dużo czasu, jak ktoś do mnie napisze, potrzebuje jakiejś porady.
To zawsze te młode fajnie, dziewczyny. Że się dzielisz, wiesz, tak, swoim doświadczeniem. Tak, to jest ważne. To jest ważne, bo... Taki mentoring trochę, nie? Tak, bo wiem, jak dużo czasu można stracić, jak dużo czasu można zyskać gdzieś tam przez takie małe rzeczy, które gdzieś później się jednak okazują dość istotne. Jasne. Jesteś, jak powiedziałem na wstępie, też mamą. Jak godzisz taki tryb funkcjonowania w modelingu, który jest po pierwsze dość mocno rozchwiany czasowo, bo no, nie pracujesz zawsze od 8 do 16, różne lokalizacje, gdzieś czasami wiesz, sesja może się przedłużyć, tak, organizowanie opieki i tak dalej. No nie jest to chyba zadanie. Właśnie, wyzwanie, jak najbardziej. Dużo pomaga mi moja mama, mogę zawsze na nią liczyć, moje rodzeństwo. Tata Zuzi również zawsze jest obecny, zawsze chętnie mi pomoże, wymieniamy się tam, czy jak on dłużej musi w pracy, możemy na siebie po prostu liczyć. Okay. Więc gdzieś organizowanie tego na bieżąco i dużo improwizacji u osób, które są cały czas aktywne, cały czas coś działają i to zrozumienie pozwala, no też przyjaciele, czasami ja potrzebuję gdzieś tam dłużej zostać i mogę liczyć, zadzwonię do mojej Moni, powiem, Monia, wiesz co, przejmiesz mi Zuzię, bo tam się przedłuży, sytuacja losowa, to tamto trzeba dłużej posiedzieć w robocie, a czasem ja jej pomogę i to jest po prostu, no mówię, improwizacja. Improwizacja i gdzieś ten uśmiech i nadzieja, że jakoś to będzie czasami daj też. Radę na razie. Czasami też. Tak, to się udaje. Zuśka jeździła ze mną nieraz pracuje ze mną na planie, ale zawsze to też było, tak, to też było na takiej zasadzie, że ja jej mówię, jeżeli chcesz. I nawet pojechałyśmy kiedyś na sesję, miała mały kryzys, ja mówię, Zuziu, w każdej chwili możemy przestać, jeżeli ty nie chcesz, absolutnie nie namawiam. Pani też zrozumie, bo praca z dziećmi tak wygląda, że nie zawsze wszystko idzie tak, jak trzeba. Zuzia robiła nawet reklamę Desmoxanu świąteczną w telewizji. I też siedziała na barana u wujka, bardzo, bardzo fajnie było, sympatycznie, ale już dziecko po jakimś czasie już nie może siedzieć, już ma dosyć. Mówię, dobra, no to przerwa. I ja też zawsze stoję tak sztywniutko, to nie ma być, że dziecko ma się męczyć, że ma się zrazić, że coś, więc fajnie tak właśnie ta praca na planie, żeby miała jakieś tam swoje zasady, reguły, ale no trzeba być elastycznym. I tutaj, jeżeli chodzi o tą sesję, tak zaczęłam chwilkę wcześniej i powiedziałam Zuzi, jak chcesz, możesz za to sobie zarobić jakiegoś pieniążka, możesz za to sobie kupić, co tam sobie wymarzyłaś. I ona się zna na liczbach, ona się dobrze zna na liczbach i ona wie, że jak jeszcze zrobi tam te dwa ciuszki, to ona sobie za te pieniążki pójdzie, kupi, no jest super, jak chcesz. A później jeszcze patrzy, ogląda zdjęcia, mówi to fajne, to nie. Więc tak totalnie na luzie, bez żadnej presji. Dopóki się tym bawi, to jest okej. Okay. Spoko. Jak podchodziłaś lub podchodzisz dalej? No, wiadomo. Nie pytaj mnie, czy bym jej pozwoliła w wieku 15 lat jechać do Mediolanu. Kasiu, czy pozwoliłabyś swojej córce w wieku 15 lat jechać do Mediolanu? A mogłabym jechać z nią. Jak cię weźmie walizkę? No nie, to nie wiem. Ja muszę... Nie zrobiłabyś tak. Daj mi jeszcze czasu, Zuzia ma prawie 8 lat. No, muszę jeszcze trochę popracować z nią i trochę poobserwować. Ale nie, no, pogadać z mamą, jak to robić, żeby się zgodzić. Oj, no dobrze, no to jest do przekminienia. Tak. Jak podchodzisz do kwestii udostępniania zdjęć swojego dziecka z perspektywy kogoś, kto nieustannie z aparatem obcuje? Jak podchodzę? No właśnie, bo to różne są opinie na ten temat. Ja staram się bardzo gdzieś tam przemyśleć wcześniej mocno treści, które udostępniam, jeżeli to są zdjęcia z Zuzią. I zastanawiam się, no jaką to ma wartość, czy to ma bardziej wartość na plus, czy to może w jakikolwiek sposób zaszkodzić każdą treść, którą też udostępniam. Mocno staram się przeanalizować. I jeżeli to jest na przykład pokazywanie wspólnie, robienie jakichś fajnych rzeczy, rozwijanie zajawki, czy wziąć dziecko na narty, czy iść na rolki, to ja dostaję bardzo fajny feedback z tego od mam, od kobiet, które kiedyś pewnie chciałyby tak spędzać czas ze swoimi dziećmi. Ogólnie jest to bardzo takie miłe i ciepłe, ale super się na was patrzy. Fajnie, że takie rzeczy robicie, ale ona ma
szczęśliwe dzieciństwo. Tak, i to też podkreśla rodzinność. Nie? Tak, i to nie jest tak, że ja biorę telefon i akurat nagrywam. Ja po prostu lubię sobie czasem usiąść i wrócić do fajnych momentów z mojego życia. I też tak traktuję często Instagram. Cofam się nawet do oporu, gdzieś tam przewijam te rolki, to wszystko. Zapisuję sobie i traktuję to jako taki mój pamiętnik i te przypomnienia i to wszystko. A więc ja mam duży sentyment do tych treści, które udostępniam, bo dla mnie one mają dużą wartość. I nie uważam, żeby one też były jakieś niskiej jakości, krzywdzące, czy pokazujące jakąś perspektywę, która by się Zuzi nie podobała. Myślę, że ona by była dumna z tego, co razem tworzymy. I to nie jest też tak, że ja mówię, Zuzia, patrz tutaj, czy ten... Jeżeli ona ma czasem też taki dzień, powie, ona nie chce, żeby robić zdjęcia, czy coś. A czasami sama mówi, mamo, zrób mi zdjęcie. Wyślij babci, wrzucisz na Instagrama. Ona sama mi mówi ostatnio, a mogę mieć Instagrama? Ja mówię, Zuzia, jesteś tego pewna? No, będę oglądała, co ty tam wrzucasz, co ty tam robisz. Ja mówię, okej. Podbije ci lajki. Okej, porozmawiamy o tym. Strategiczka jest niezła. Tak, tak, tak. To jest ona by chciała mieć swój kanał na YouTubie. Ona by chciała tak, ale ta gadka w ogóle, którą ona załącza, jak staje przed światłami i naprawdę dobrze klei te zdania i reklamuje jakieś tam puzzle, jakąś zabawkę. Dzieciaki teraz bardzo są nakręcone, bo mają dużo tych filmików gdzieś tam, które się przewijają. To ogromne robią w ogóle. No, wrażenie, tak, to jest największa część YouTube'a teraz. Tak, tak. To naprawdę. Więc dlatego też tak ważne jest to, żeby ograniczać ten dostęp taki ogólny tych wszystkich bodźców dookoła ekranowych i właśnie znaleźć tą fajną zajawkę, jaką jest sport. No i dzieci właśnie uczą się przez naśladowanie dorosłych, przez obserwowanie. Dlatego no to dobrze jest ten razem chyba robić takie... Sorry, ale myślę, że musiałem puścić jednak. Puszczenie do tego Mediolanu. No nie wiem, będę tam chodziła między ulicami gdzieś. Ja pójdę na zakupy, ona będzie pracować. Niech ma szkołę życia. A wiesz, ktoś musi płacić za te zakupy. No proste, nie? No. Będziemy chodzić razem. Słuchaj, mam takie wrażenie czasem, że ludzie myślą o pracy modelki, że jest lekka, łatwa i przyjemna. Że to wystarczy tylko, wiesz, co to za robota, tak, generalnie co to za sobie staniesz. Stać. Nawet się czasem nie każą uśmiechać. Tak, nie? To dokładnie. Nie? A ja widziałem ciebie podczas pracy i naprawdę wiele rzeczy można o tej pracy powiedzieć, ale raczej nie to, że jest lekka. No właśnie. Masz takie... To jest praca fizyczna. Tak. Ale masz takie poczucie, że ludzie tak myślą? Zderzasz się z takimi sytuacjami? Jasne, jasne. No właśnie, to przychodzi taka sesja, że masz 100-200 produktów, masz to 8 godzin, jesteś cały czas w butach na obcasie, masz cały czas poprawiany makijaż, błyskają ci lampą po oczach, jeżeli to są, wiadomo, takie wyzwalane błyskowe tematy. I nie zawsze ten rozmiar buta jest twój. Nie zawsze. Czasem jest dwa rozmiary mniejszy. Czasem jest tak o pół, ale gdzieś tam upieram. Łatwiej jest w większych? Czy mimo wszystko? Większe. Zdecydowanie wybieram większe. Najlepsze są sesje na boso, w butach sportowych. No wiadomo, jak zmieniasz spodnie, bo to jak zakładasz sukienki, to jeszcze okej, bo zarzucasz cyk i to idzie. Ale jak masz spodnie, zdjąć, buty, wiązać, aj tam. Dużo czasu. Okay. Więc to nie jest tak, jak się często wydaje, że stanie, zrobię mi zdjęcie. To jest praca fizyczna, wiesz, tak widzę, jak mówię. Wiesz, ustawienie sylwetki. Tak, tak, machać nogami, robić szpagaty, skakiwać. To są dodatkowe umiejętności, tak to są drogie rzeczy, jak to bonusy dokładają do kontraktu. Tak, 50%. To się wrzuca w portfolio, tam adnotacje, nie? Okay. Cyk. Taki bonus, dodatkowy. Tak, dodatkowy bonus. Powiedz mi, jak wygląda życie modelki poza sesjami? Bo wiesz, jak sobie myślę na przykład o sportowcach, którzy mają ten okres roztrenowania raz na jakiś czas, to oni sobie wtedy chociaż chwilę mogą pofolgować. Czy ty masz taki... To jest trudny temat. No, słuchaj, to są też trudne tematy poruszane. To jest bardzo trudny temat. Ale na przykład masz taki moment, że nie wiem, raz w roku mówisz sobie, dobra, ja w grudniu nie pracuję. Dawać mi tutaj słodkości. Nie, czymś jadę z koksem. Ja z koksem, tak, jadę z koksem. No wiesz, tam nie wiem, maczki, kolki i tak dalej, nie? Czy wycinasz się wtedy? Czy nie, normalnie ja w trybie nigdy, twojego ja funkcjonowania nigdy dajesz radę. Nie stresowałam na temat jedzenia. A na przykład... Kocham jeść. Ja mam taką słabość, że kocham jeść.
Już nie obgryzałam paznokci, ale kiedyś było, tak? Ale to nie wyklucza w takim razie bycia modelką. I ogólnie chodzi o to, żeby ciągle coś tam sobie dziubać, nie? Więc to jest moja ogromna słabość i jak mnie zaprosicie na jakieś dobre jedzenie, to na pewno dam się przekupić. Tak, do mnie dzwonią, Kasia, zrobiłam obiad. Także to tak u mnie wygląda. Ja zresztą, jak widać na moim Instagramie, jedzenie jest bardzo ważną częścią mojego życia. Ja jedzenie celebruję i bardzo, bardzo się uśmiecham, jak nawet na ten temat mówię. Także no nie potrafiłabym. Ja też uważam, że fajnym rozwiązaniem są te diety pudełkowe, gdzie jednak masz gdzieś tam pięć posiłków, masz coś w lodówce, nie idziesz na kepsa, nie? I to jest super, bo coś by się kręcił człowiek, a tak to masz godzinkę, siadasz sobie do laptopa, nie rozpraszasz się, że musisz dużo przygotować. Natomiast działać w kuchni też lubię, sobie coś tam przyrządzać. Jak była w ogóle ta pandemia i ten cały okres, to nawet było tak, że starałam się skupić na diecie warzywnej, więc nie jadłam mięsa, dużo lepiej się czułam. To też było dla mnie hitem i chciałam do tego wrócić, ale gdzieś w tym otoczeniu, teraz tak jak żyłam też na półwyspie, to nie oszukujmy się, to nie jest miękka gra, cały dzień na wodzie, a potem jak nie zjesz, to ja chodzę, ja chodzę taka wnerwiona. Rano staram się zjeść to śniadanie, ale mi to tak bardziej coś koło południa bym bardziej zjadła, więc jak przegnie się taka linia przejdzie, że o, Kasia już powinna zjeść, a Kasia się robi nerwowa, to już się robi niesympatycznie. Ale staram się nad tym panować, mieć zawsze jakieś batonika, fit batonika. Powiedz, że zjadłaś coś przed wywiadem, proszę. Byłam na maku. Okay. Nie, jesteśmy tak naprawdę, bezpieczni, tak? Tak naprawdę tak, poszłam na cheesa, bo wprowadziłam się, te wszystkie toboły rzuciłam i mówię, jeszcze cheese. I przyszłam tutaj, tak, bo mówię, nie wiem, czy będziemy coś jedli, czy co będziemy robić, zabezpieczę się jedną małą bułeczką. Jasne. Tak. No dobra, nikt nie słyszał. Nikt nie słyszał. Nikt nie widział. Nie. To się wytnie? Nie. Dobra. Widziałem, że bierzesz udział też w teledyskach. Czym się różni praca przed aparatem, a przed kamerą, jakby co wolisz bardziej? Czy dla ciebie ciekawszym rozwiązaniem teraz? Czy może z perspektywy, nie wiem, dłuższego doświadczenia przy aparacie, filmowanie lubię jest lepsze? Lubię pracę przy teledyskach, lubię pracę przy projektach takich wideo, bo to jeszcze bardziej wymaga trochę tej gry aktorskiej. Czasem wchodzą jakieś dialogi, a to jest taki wyższy poziom, uważam. I teraz nawet praca z Maćkiem Musiałem i z MaFashion robiliśmy z Julką tą reklamę Peroni. I to też była praca na planie. To była praca z doświadczonym aktorem. No, Maćka wszyscy znają. Z Maćkiem też działałam już przy wcześniejszych projektach. Julka, super dziewczyna. I ci ludzie są naprawdę wspaniali. I to ich doświadczenie, to ich profesjonalizm, z przyjemnością się patrzy na to na planie. Ja uwielbiam działać z takimi ludźmi, ja się dużo od nich uczę, dużo obserwuję i wyciągam swoje jakieś tam wnioski i naukę. A jak, znaczy myślę, że nie możesz powiedzieć nic innego, ale tak, mimo że to była sesja i pracowaliście, ale tak poza tym, prywatnie Maciek czy Julka, wiesz, to są ludzie bardzo jakby rozpoznawalni, mający wielu fanów i pewnie przez wielu uważanych za trochę niedostępnych. Mhm. Czy jakby podczas pracy, nie wiem, noszą trochę głowę wyżej, czy nie. Jednak nie. Są zwykłymi Myślę, ludźmi, że wiesz? To, że ja od zawsze pracując z takimi osobami, gdzieś tam oni się przewijali, nie miałam takiego wow. Ja zawsze w nich widziałam ludzi, którzy wykonują swoją pracę, którzy chcą robić to dobrze, którzy są profesjonalni. Gdzieś tam nie podbiegałam, nie prosiłam o autografy, nie szalałam. Miałam się z nimi na korytarzach, bo byliśmy... Mi jest czasami głupio, bo fajnie sobie z kimś zrobić zdjęcie, ale mi jest czasami głupio, bo ja wiem, że to jest ich taka... że ich to też już męczy. Ja potrafię się postawić w ich sytuacji i spojrzeć na to tak, mówię, znowu ktoś będzie coś chciał. Ja uważam, że oni więcej, tacy ludzie więcej... Mogą pogadać na więcej, luzie tak, bez takiego... pogadają z tobą, jak widzisz w nich takiego człowieka po prostu. Czasem nawet ich jakbyś nie poznawał, nie? Po prostu podchodzisz, rozmawiasz. I oni ci wtedy prędzej powiedzą coś o swoim życiu. Porozmawiają z tobą jak z kolegą przy piwie, że tak powiem. No, przy piwie robiliśmy reklamę piwa, jakby nie patrzeć. Więc to są naprawdę fajne, wartościowe osoby, które gdzieś, no wiadomo, walczą o tą kreację, bo jednak te media to wszystko, czegoś tam zobowiązuje.
do wywiązywania się z pewnych rzeczy, ale to są naprawdę ludzie, którzy mają w życiu codziennym swoje problemy, którzy też tu się denerwują, tu wkurzają, tu ktoś się z czegoś im tam nie wywiąże, jakichś powodów cierpią, a potem muszą iść na ten plan i tak jak właśnie, czy modele, aktorzy, no muszą robić swoją robotę i też, no nie wiem, to nie jest chyba łatwiejsze, to, że mają większe grono. To też wiele rzeczy utrudnia na pewno im w życiu codziennym, gdzieś też znalezienie takich osób wiarygodnych, prawdziwych, którzy je otaczają, bo na pewno dookoła jest dużo osób, które chcą się po prostu podpiąć, zrobić sobie z nimi zdjęcie. I tak. Dlatego ja mówię, mi jest po prostu czasami głupio podejść do takiej osoby i wiele osób gdzieś tam fajnych, takich famous się przewinęło w moim towarzystwie, ale nawet nie czułam tak, że to wypada i też gdzieś, no nie, wolałam sobie odpuścić, na pewno mówię, kiedyś się spotkamy, pogadamy sobie, a nie będzie nikt, że ja tutaj chciałam kogoś, nie wiem, wykorzystać, jasne. Internetowo wykorzystać, nie wiem. Jasne. Nie mam ciśnienia. Dotknę teraz trudnego tematu, aczkolwiek mam wrażenie, że wielu ludzi chciałoby o to zapytać, modelki, ale chyba się trochę boi. Czy ten zawód może być niebezpieczny i czy ty spotkałaś się z sytuacją, w której na przykład ktoś próbował naruszyć twoją dotykalność cielesną? Dużo się o tym mówi, gdzieś tam nawet ostatnio w internetach, jak to mawiają. W internecie dużo o tym i słychać. Ja miałam takie niesamowite szczęście, mam wrażenie, do tych ludzi wokół mnie, że nie zdarzyła mi się nigdy taka sytuacja. Nawet nie byłam gdzieś świadkiem, bo wiadomo, że bycie biernym, no to jest najgorsze, co może być w takich sytuacjach. Szczególnie jeżeli są to młode kobiety, młodzi mężczyźni, którzy gdzieś tam są na początku swojego dorosłego życia. I takie sytuacje mogą wszystko zrujnować, mogą popsuć takich młodych ludzi od wewnątrz. Ja nie miałam takiej sytuacji, nawet z jakiegoś zalążka, więc gdzieś tam na początku byłam młodą dziewczyną, więc wszyscy dookoła się mną opiekowali, zwracali na mnie uwagę, troszczyli się i zawsze byłam taka zaopiekowana. Później już jak byłam starsza, no to pojawiła się Zuzia, więc też miałam... Ja też potrafię stawiać takie swoje granice i przychodzi mi to naprawdę bardzo prosto. Ja mówię, jak jest. Ja jestem uśmiechnięta, otwarta do ludzi, łatwo nawiązuję kontakt, ale też przychodzi taki moment, że no nie, no pewnej granicy nie przekracza. Tak jak byłam wcześniej, byłam młodą dziewczyną, później też już w wieku 18 lat byłam mamą Zuzi. Zawsze też miałam partnera, więc też nie było jakichś takich sytuacji, gdzie ktoś sobie na zbyt wiele pozwalał, bo też znali moją sytuację, wiedzieli jak to wygląda i myślę, że zawsze byłam taka sztywniutka, jak to się mówi. Jest. A na co w takim razie zwracać uwagę? Pewnie będą nas oglądać też młode dziewczyny, które potencjalnie myślą o karierze w tej branży. Jak się nie wpaść jakąś pułapkę. Uwagę. Tak, dokładnie. Jakby gdzie na przykład stawiać te granice, albo nie wiem, określać na początek zakres, tak? Może brać kogoś ze sobą. Tak? Jakby... No właśnie, mówi się, że to jest nieprofesjonalne, że się chodzi na sesję z chłopakiem, często się tam śmieje ktoś, że ten chłopak stoi, czeka, jak tam fotograf robi zdjęcia. Pytanie, czego od takiej sesji oczekujemy, bo czy musisz, nie wiem, robić zdjęcia na gości zakryte, jeżeli chcesz pracować w modelingu i robić sesje komercyjne, jakieś fashion i tak dalej. Czy to ci jest potrzebne w ogóle, czy nie wiem, chcesz komuś coś udowodnić, czy chcesz mieć ładne zdjęcia? No jeżeli krępujesz się przy fotografii, no to umów się z kobietą. Kobiety mają też piękną wrażliwość, cudownie potrafią robić zdjęcia i na pewno uchwycą cię w niesamowicie pięknych okolicznościach w ładny sposób. Więc myślę, że to musimy sobie wcześniej zadać pytanie, po co? Po co i na ile jesteśmy w stanie, bo to nie jest tak, że coś musimy. To kwestia tego, jak na ile się czujemy, to jak w wielu innych rzeczach w naszym życiu. Musimy sobie zadać pytanie, czy nam to jest potrzebne, do jakiego momentu czujemy się komfortowo przede wszystkim. No i te granice jakoś tak naturalnie się same wytyczają, no chyba, że no, to się już zaczyna dziać. No to też ja nie mam z doświadczenia Jasne. Takiej sytuacji, że mogę powiedzieć, że musiałam gdzieś zareagować. Ale to trzeba mieć taką wewnętrzną siłę, żeby czasem powiedzieć nie chcę, nie mam ochoty, nie podoba mi się. Nawet jeżeli ktoś mówi, ale super wyglądasz, masz piękne ciało, stań tak, pokaż tutaj, to zdejmij.
Nie czuję się w tym okej, nie czuję się z tym okej, chociaż wiadomo, to jest jakiś tam lepszy fotograf, autorytet, jak mi pomoże, się zgodzę, to on zrobi mi fajne zdjęcia, może to pójdzie. Miejmy przede wszystkim zaufanie do osób, z którymi robimy takie sesje, bo ja też miałam jakieś tam, nie miałam jakichś sesji rozbieranych, ale na przykład byłam u mojej przyjaciółki, która mi zrobiła sesję w bieliźnie. Ja się czułam komfortowo, ona ze mną skonsultowała, które zdjęcia mi się podobają przed publikacją, reszta została usunięta. Więc to jest wszystko kwestia dogadania i tego, na ile ufamy drugiej osobie. Więc też nie wpadajmy tak, że on jest super fotografem, ja muszę iść i będę się rozbierać i będę... Nie, to tak nie działa. Na spokojnie. Krok po kroku, nic nie musimy. I to są nasze granice, dopóki się czujemy z tym dobrze, bo jeżeli zrobimy jakiś krok, no to później czasami ciężko się wycofać, no jasne. Ale trzeba być twardym i mieć zasady. Jasne. Powiedz mi, czy jest takie, czy w ogóle tak jest, że żeby móc zrobić profesjonalną karierę, taką, na której można godnie zarabiać w modelingu, trzeba się rozebrać, trzeba się rozbierać generalnie na sesjach, czy ta nagość musi się pojawiać, czy jednak nie, możemy obalić ten mit takiego poczucia, że nie musisz, bo trochę mam wrażenie, że to jest kierowane w programach telewizyjnych o modelingu w Polsce. Okej, okay, tylko że wiesz, oglądają to młodzi ludzie, tak, którzy, pytanie, czy oni tak to odbierają, czy nie mają takiego poczucia, kurczę, nie pójdę w stronę modelingu, bo ja też rozmawiałam z kilkoma dziewczynami, wiesz, które chciałyby na przykład coś robić w tym kierunku i one mówią, że wiesz, nie, bo tam trzeba, ja mówię, idź na casting na przykład, nie, czy coś, nie, bo tam się trzeba będzie rozebrać, czy coś. I teraz taka bariera w głowie, wiesz, fajne dziewczyny na przykład, które mogą zrobić fajną karierę, nie, to jest trochę odcięcie. Ale w programie też możesz powiedzieć, że tego nie zrobisz. Możesz wyznaczyć te granice. Ja uważam, że zarobi się więcej na pokazywaniu ciuchów, a nie nagiego ciała. Uważam, że na tym się więcej zarobi, bo robiąc sesję, no gdzie możesz się rozebrać? Do Playboya, nie wiem, ile ci zapłacą. Możesz się rozebrać. Możesz się rozebrać do kalendarza. No jest na pewno trochę sesji, na które, ale nie sądzę, żeby dziewczyna, która się wstydzi, ale to spoko, krępuje, to sobie fajnie pokazujesz, że tak naprawdę tak nie jest. Nie, to na co się godzisz? Każde zlecenie jest inne i to nie musisz iść pokazać całego swojego ciała, żeby zarabiać jako profesjonalna modelka. To wszystko zależy od tego, w czym się odnajdujesz. No, jeżeli to są pokazy, no to gdzieś tam się przebierasz, gdzieś te ciuchy latają, często bez części bielizny czy coś, ale to nie jest coś, co idzie potem w świat. To jest to, co się przebierasz, gdzieś tam się odwracasz. Ja już mam na wszystkie sposoby przebieranie się przy aucie, w aucie, w różnych miejscach, na różne sposoby opracowane. Kiedyś byliśmy na sesji z klientem i tu dziewczyna, przyznam, zaskoczyła nas totalnie. Bo przyszła z walizką, mówimy, dobra, to chodź, pójdziemy do samochodu, tam sobie schowasz się, będziesz mogła sobie tam przebrać na spokojnie. Nie, spoko, nawet nie musi się ten. Ona sobie założyła ciuch i mając ciuch na sobie, zmieniła ciuch. Tak, to są właśnie specjalne zdolności, tak, które się nabywa już potem, no bo siła wyższa, trzeba gdzieś tam opracować sobie system działania i optymalizacji działań. Ale to fajnie, wiesz, fajnie, że wyszło, że tak naprawdę, mam nadzieję, że to mocno wybrzmi, żeby dziewczyny, które to oglądają. Tak, nie zniechęcajcie się, absolutnie, to wystawiacie granice, wy możecie próbować, nie tu, ten fotograf wam powie, że się nie rozbierzesz, nie zrobisz kariery, to pójdziesz do drugiego, który dostrzeże to, jakie masz piękne oczy, jak się pięknie uśmiechasz, jak pięknie wyglądasz nieumalowana, jak cudownie się poruszasz, jak cudownie, nie wiem, robisz wiele innych rzeczy niż się tylko rozbierasz. No nie można tego mówić w ten sposób. No, to jest takie proste, stanąć, rozebrać się. Dla niektórych, bo to jest to wszystko, co masz do zaoferowania. Ja uważam, że niejedna piękna kobieta, która nawet może i się rozebrała, to przede wszystkim powinna zachwycić i oczarować najpierw swoim uśmiechem, swoim spojrzeniem, swoją delikatnością. I fajnie, że pojawia się taki trend na te sesje bez makijażu. Na tą delikatność, już nie na te sztuczne rzęsy, chociaż też sobie czasem strzelenie na wakacje, bo jest wygodnie, ale cieszę się, że ta delikatność i taka niewinność, no można się pięknie rozebrać, gdzieś walką się gdzieś okryć i zrobić takie sensualne zdjęcia. Rzeczy, ale nie pokazywać wszystkiego, nie? Nie, to totalnie w ogóle, dziewczyny, nie przejmujcie się, próbujcie i tak jak mówię, odważnie stawiajcie swoje granice zawsze. Kasia, jesteś instruktorką
kitesurfingu. Tak. To jest zabawne, bo wiesz, mam wrażenie, że to bardzo daleko stoi od modelingu. I tak, przerzuciłam szpilki na chodzenie na boso po półwyspie. Tak, ale gdy myślę sobie o tym, jak łączysz pewne rzeczy, bo rozumiem, że mimo, że jesteś instruktorką kitesurfingu, to jednak dalej realizujesz sesję. Tak, i staram się to połączyć. Staram się, co ciekawe, moich klientów z centralnej Polski i okolic wszelakich ściągnąć na półwysep, pokazać im jeszcze i zarazić tą zajawką i wziąć na wodę. Nie? I to jest cudowne i oni to robią. To są wspaniali ludzie. To są wspaniali ludzie, którzy chcą czegoś więcej od życia. I oni tu przyjeżdżają i normalnie ściągają buty, wbijają się w tą pianę, idą ze mną i stoją w tej zatoce, nie? Po kolana woda i ogień z latawca. Ale to jest cudowne, ja to kocham. Ja właśnie dlatego lubię szkolić. Nieźle. Ludzie odkrywają siebie na nowo, wchodzą w jakąś taką nową energię i działają i wiedzą, że mogą przełamać te swoje bariery, granice i są jeszcze silniejsi. Okay. A widzisz, jak ja o tym mówię? Ja tak, to uwielbiam. Widzę. Mogliśmy chyba drugi, trzeci odcinek jeszcze nagrać spokojnie na ten temat, tak. Nie? Ale to na półwyspie, to jak przyjedziesz. Tylko nie wiem, czy studio zabierzemy ze sobą. Ale coś zrobimy myśliwe. Aranżację w plenerze. Tak jest, coś tam jest pięknie. Czy kitesurfing jest kontuzjogenny z perspektywy, wiesz, pracy, nie wiem, jakieś śniaki, uderzenia, wiesz? No, więcej mam z longboarda, ale to powroty z późnej, wczesnej. Okay, ale to nie jest problem? Nie. Zobacz, uczymy się sportów zimowych, a wszyscy się boją sportów wodnych. Ale no to, tu jest woda, tu jest twarda, zamarznięta, zimna, niemiła. Zobaczcie, świeci słoneczko, wychodzisz sobie na wodę. Nawet, bo to nie jest też tak, że dostajesz deskę i latawiec, idziesz i masz płynąć. Najpierw zanim w ogóle, no też nie siedzisz na brzegu i nie tłukę ci tej teorii, bo teorię przeplatam praktyką. Najpierw troszeczkę coś podziałamy na brzegu. Przekminię ci podstawowe rzeczy. Później wchodzimy na wodę z samym latawcem. Dopiero po kilku godzinach czasem po czterech, czasem po sześciu, czasem po dwóch, jeżeli ktoś łapie każde ćwiczenie, wykonuje krok po kroku perfekcyjnie, bierzemy deskę. Więc tutaj zanim w ogóle zrobisz pierwsze jakieś tam starty, to musi upłynąć czasu na tyle, że ty jesteś w stanie nawet pod wiatr gdzieś z tą deską podpłynąć i czujesz się bezpiecznie, czujesz się komfortowo. Też my szkolimy na morzu, a szkolimy przede wszystkim na zatoce. Zatoka ma wodę do kolan, do pasa i nawet te upadki z tym latawcem, on cię tyle może co wyciągnąć na chwilę, upadasz na wodę. Więc jeżeli jest odpowiednia głębokość, nie masz wody po kostki, masz kask, masz impact, jesteś zabezpieczony, przygotowany profesjonalnie, bo przede wszystkim tutaj stawiamy na bezpieczeństwo, dobrą zabawę, a potem jest ten progres, bo jesteśmy, jak to wszyscy wiemy, na wakacjach i ma być sympatycznie, cudownie i wszyscy mają być szczęśliwi, bo to chodzi, tworzymy tam wakacje i to jest też takie piękne. Jak czytałem... Jak czytałem twojego bloga, to miałem takie wrażenie, że kite pojawił się w twoim życiu trochę niejako jako taka przestrzeń do odreagowania różnego rodzaju, może nie zawsze trafionych decyzji w twoim życiu. I tam zapałaś taką wolność. To widać z tego, co mówisz. Tak. Mam takie poczucie, że naprawdę to cię strasznie napędza. Tak, bo ja wcześniej zostałam mamą. Ja miałam 18 lat, jak też mam w ciąży, urodziłam Zuzię. To był cudowny czas i uważam, że to odłożenie trochę w czasie tej mojej młodości, którą przeżywałam w wieku 24 lat, a nie w wieku 18, uważam, że tą moją młodość przeżywałam bardziej świadomie, dojrzale i lepiej z tego korzystam teraz, bo to już ten etap gdzieś tam się razem z wakacjami teraz skończył, tych dwóch lat, odkąd działam w tej branży, że tak powiem. I uważam, że to mi dało takie poczucie wolności. Ja nigdy nie myślałam, że ja będę mogła kogoś czegoś się nauczyć, bo ja staram się we wszystkim, co tam robię, tworzę, być perfekcyjna, co nie jest też dobre, bo to można się zapędzić w taki kozi róg i nie wypuścić tych swoich tworów twórczych, szczególnie jeżeli mamy jakąś tam duszę artystyczną i chcemy coś światu pokazać. Więc ja sobie nigdy nie wyobrażałam, że ja będę mogła kogoś uczyć, ale miałam wokół siebie ludzi cudownych, którzy dali mi więcej wiary niż ja miałam w siebie i potem się okazuje, że
że ja potrafię wziąć na wodę, dopiero co przecież się nauczyłam, ale byłam tak zdeterminowana, że chcę to robić i tak mi się to wszystko spodobało, że w bardzo krótkim czasie zrobiłam progres na tyle, żeby zostać instruktorką teraz z międzynarodowymi uprawnieniami, że mogę szkolić w różnych miejscach na świecie. I to byłam mocno zmobilizowana i to nie było tak, że ktoś przymknął oko, klepnął mi, Kasia, możesz to, tamto, bo zapłaciłam. Nie, ja zrobiłam ten kurs i jestem z tego dumna i to było moje takie małe, duże osiągnięcie, które mi pozwoliło inaczej spojrzeć na wiele rzeczy i to jest teraz takie piękne, że ludzie, którzy gdzieś tam żyją w tej swojej codzienności, przyjeżdżają na półwysep, te mamuśki, które zostawiają swoich mężów z dzieciakami na plaży, wychodzą, one chcą ze mną pogadać, ja też chcę z nimi pogadać, siedzimy sobie w tej wodzie, fajnie się bawimy i one nagle dostają skrzydeł. To jest przepiękne. Idę z kobietą na wodę, a ona po prostu mi leci bez tego latawca sama w sobie, wiesz, że wow, jakie to jest fajne, jaką to daje energię, jaką to uczenie się nowych rzeczy, to poznawanie, odkrywanie pokazuje nam, jak my dużo jeszcze możemy i że to, co nam się wydaje, jak to mówi takie przysłowie, że jest podłogą, sufit. Nie, czekaj, źle powiedziałam. I widzisz? No to próbuj. Próbuj. Nie, dobra. Pójdziemy dalej. To, co jest z tym. Ale widzę, podłogą, wiesz, nie? Widzę bardzo w tobie taki ogień, jak o tym mówisz. I to jest fantastyczne, tak, słuchać ludzi. Tak, dostałam wypieków. I to, wiesz, myślę, że to jest tak samo z ludźmi, których ty szkolisz. Kobietach, które tam chodzą. Ja je zarażam. Ta energia to widać po prostu. Tak. Jest fantastyczne, że można tak dogłębnie, wiesz, czuć to wszystko, bo z jednej strony żyjemy w takiej codzienności, gdzie człowiek się zatraca, idzie sobie do pracy, czy funkcjonuje. Teraz jest okres jesienny i często ludzie łapią doła. A wiesz, mam wrażenie, że jak ludzie obejrzą ten wywiad, to... Może popłyną ze mną! W ogóle nieważne, że już jest wrzesień, październik, lecimy tam popluskać się troszkę, nie? Tak, jak najbardziej. Ja mam nadzieję, naprawdę, bo też ten kitesurfing teraz się pojawia bardziej, w takiej codzienności. Ja teraz wyjeżdżając z naszej jastarni ukochanej, dostaję mnóstwo wiadomości prywatnych. O, Kasia, szkoda, że ten sezon już się skończył, widzimy się w przyszłym roku. Szkoda, że nie zrobiliśmy wszystkich planowanych godzin, szkoda, że nam nie wiało, szkoda, że to już, ale wszyscy mają nadzieję, że znowu spotkamy się za rok, znowu będą wakacje, będzie pięknie, wszyscy będziemy dalej to spełniać swoje te nieosiągalne cele i będziemy się dobrze bawić przede wszystkim w tym wszystkim. Jasne. Przepraszam, że muszę trochę zgasić ten prąd, który podłączyłem przed chwilą. Tak. Ale chcę trochę jeszcze, żebyśmy na koniec naszej rozmowy porozmawiali o Piotrkowie. Już koniec? Jeszcze trochę. Jeszcze jesteś gadułą, więc myślę, że jeszcze spokojnie ludzie zdążą kawkę, wiesz, zapalić. Będę wracała, chociaż jako wodzianka. Jak mi się to tak spodobało, to będziemy negocjować. Słuchaj, jasne. No to nie jest też tak, że na tej Sofie przychodzi się tylko raz. Także, znaczy, mamy kilka odcinków, więc na razie wszystko zgodzą raz. Mam nadzieję, że zrobię jeszcze parę szalonych rzeczy, po których przyjdę i powiem tak, żebyśmy mieli ale było, na pewno. Czym ja się nie zatrzymam, nie planuję się zatrzymywać. Dokładnie, no to jesteśmy umówieni. Tak jest. Kasia, co ostatnio czytałaś? Czytałem na twoim blogu, że jak jeździsz pociągiem, to zdarza ci się czytać. Tak. Nie wiem, jak często czytasz i tak dalej, ile masz czasu na to, ale my chcemy na tym kanale też trochę tą literaturę pogłębiać. Jestem bardzo ciekawy, co gdzieś zaczęłam ostatnio. Teraz Gambit Królowej. Warto? Początek jest warto, ciekawy. Bardzo fajnie. Ale też rozgrzebuję kilka książek. Ostatnio jestem taka trochę zakręcona, dużo się dzieje. Z Zuzią na przykład mamy fajny rytuał, kładziemy się nawet o 20 czasem spać i sobie czytamy książeczki. Ona też właśnie podpatrzy, a potem sama leci. Harego zaczęła czytać. Super. I ostatnio, co jeszcze czytałam? Zabijaj uważnie. Ja mam problem z tymi tytułami, bo wiesz... A tak tematyka? Jest jakby tematyka jest trochę książek? Psychologiczny, ale jest taki krymin... Co? No polecam. Zanim się opublikuje, to już jesteś w stanie mi tam, podasz mi tytuł, tak, to my dopiszemy w opisie. Tak. I to w naszej piotrkowskiej mediatece wszystko wypożyczamy, szerzymy kulturę i jak tylko jestem, to oczywiście oznaczam, bo uważam, że to czytelnictwo trzeba zawsze promować. Ja na przykład z ręką na sercu mogę się przyznać, wszystkie moje lektury przeczytałam od deski do deski.
Później jeszcze po parę razy różne opracowania, żeby mieć różną perspektywę. Ja uwielbiałam. Ja książki od zawsze gdzieś się zaczęło książką chyba My dzieci z dworca zła, jak byłam młoda. Było to takie dość mocne doznanie. Wejście. Tak, mocne wejście. Ale często sobie gdzieś tam później Stephen King, Graham Masterton, gdzieś tam taka literatura, trochę horrory, jakieś grozy. No taka pokręcona rzeczywistość, ale to odnajdowałam się w tym dobrze. Dokładnie. I świetnie się bawiłam. Ważne, żeby złapać jakąś zajawkę i po prostu ich czytać. Jasne. Chociaż ostatnio, może nie ostatnio, jeden z wcześniejszych odcinków rozmawiałem z Radkiem. Właśnie o książkach. I no, on akurat nie miał tylko szczęścia trafić z książkami, które jego interesowały w mediatece, ale no, super, że ty znajdujesz. Ja też ostatnio nawet też czytałem książkę, którą odnalazłem w mediatece. Także mam nadzieję, że te zbiory będą cały czas rozbudowywane i będziemy, każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Nie? Ja też ostatnio nawet pytałam panią w mediatece, czy mogę oddać te książki, które już przeczytałam, które są moje. Jak najbardziej można do mediateki przynieść swoje książeczki, bo jeżeli zalegają. Ja też dużo podróżuję, często się przeprowadzam. Gdzieś te książki nieraz ulegną jakimś uszkodzeniom, więc wolę je oddać, żeby ktoś miał z nich pożytek i żeby je przeczytał, niż mają gdzieś mi tam zaginąć w akcji. Także no to też się nam sprzedała kolejny temat. Piękna rzecz, dzielić. Jak można fantastycznie posprzątać mieszkanie, gdy jest zadłużona półka. Tak jest, tak jest. One się tak fajnie uginają później, ale to wszystko ma swoje granice, pamiętajcie. Będę tego to ogarnie, tak? Nie martwcie. Kasiu, powiedz mi, czy twoim zdaniem Piotrków jest wdzięcznym miejscem do fotografowania pod kątem plenerów, ciekawych miejsc, ujęć? Czy zdarzało ci się tak na przykład, że miałaś zlecenie na jakąś kampanię, że chodźcie, w sumie zrobimy to w Piotrkowie, to jest taka fajna miejscóweczka. Jasne, robiliśmy sesję zdjęciową nagrania w naszej fabryce na dworcu. Przepiękne miejsce, fajna stylistyka, super, super atmosfera, klimacik, szlapeczki. Marki są zainteresowane takim czymś, żeby pokazywać miejsce. Tak, jak najbardziej. Marki często oczekują też, że ty będziesz miał pomysł, nie? Tak? Że poprowadzisz. Ja też oprócz tego, że pracuję jako modelka, to zdarza mi się prowadzić jakąś kampanię. Czyli muszę ogarnąć fotografa, muszę ogarnąć jakieś wideo, ogarnąć stylizację, ogarnąć plan, czyli to wszystko gdzieś tam przemyśleć, zorganizować. Tylko zobacz, jakie to jest ładne studio. No ładne, trzeba to wykorzystać. Tak, tak, będziemy działać. Jak najbardziej. Tak, lokowanie produktu. Tak jest. Więc tak, Piotrków. Mediateka nasza pięknie się wpasowuje w jakieś tam projekty takie bardziej nowoczesne. Jest dużo miejsc, bo to nie zawsze chodzi o jakiś duży obszar, czasami chodzi o jakiś kadr, tylko trzeba mieć na to pomysł, żeby bardziej przykucnąć, uchwycić. Jasne. Tak. No to zresztą wiesz o tym dobrze, doskonale o tym wiesz, jak to wygląda. Jasne. Plus i minus naszego miasta. Dla mnie największym plusem miasto jak miasto, ale klimat, jaki tu panuje przez ludzi, których tutaj mam. To jest dla mnie największa wartość i te wszystkie miejsca, te wszystkie okoliczności, które się tutaj tworzą, nie byłyby tak wartościowe, gdyby nie osoby, które gdzieś tam się w danym momencie pojawiły w moim życiu i akurat to się działo w Piotrkowie. I to jest dla mnie taka główna wartość, bo jak myślę sobie o Piotrkowie, tak jak teraz wracam, to mówię super. Przejdę znowu tą ulicą, pójdę na tego Kepsa, pójdę maczka. Tu, ta maczka, pojadę rolkami tutaj, tędy. Tak, to są wszystko piękne rzeczy, ale to wszystko właśnie, ja tutaj wracam bardzo chętnie, najbardziej mi tak ciągnie tutaj, bo to są cudowni ludzie, moi ludzie, którym bardzo dużo zawdzięczam, bo ludzie odgrywają bardzo ważną rolę w moim życiu i tu nie ukrywam i o tym często mówię i bardzo doceniam ich obecność, bo gdyby nie oni, ci moi przyjaciele cudowni, to nie byłabym tu, gdzie jestem i na pewno bym tak w siebie nie wierzyła i nie czułabym takiej mocy sprawczej. Tak, a minus? Tak, minus. Minus. Trudne. Ja daleko wiem, nad morze, ale w góry tak samo, więc... No, dobra, no. Powiedz coś o samym mieście, bo zależy nam na tym, żeby trochę też wyszukiwać, wiesz, takie rzeczy. Ja wiem, że to jest czasami trudne, żeby znaleźć sobie taką rzecz, która tak po prostu jest. Ale przyczepić się do czegoś nie jest trudno. No to słuchaj, bo ja mam wrażenie, że robimy tu już któryś odcinek i próbuję podpytać ludzi, nie to żeby, wiesz, w jakiś sposób chamski mówili, że nie, to jest słabe czy coś, ale co mam wrażenie, że coś jest, tak, ale ludzie się gdzieś trochę tego albo się obawiają, albo tak naprawdę nie patrzą na to. Może zapraszam jeszcze takich ludzi, którzy nie widzą problemów. Wiesz, czego mi brakuje? Ja bym więcej działań włożyła właśnie, bo
w tą mediatekę. Tam była fajna kawiarnia. Ja tam szłam, czytałam, pracowałam. Fajnie, jakby coś można było zjeść na ciepło. No i właśnie ta gastronomia, chociaż myślę, że tu jest coraz bardziej wszystko na tym wyższym poziomie. Gdzieś tam te lokale się rozwijają i dostrzegają, co poprawić. Ja też teraz pół roku mnie tutaj nie było, więc daj mi chwilę, ja się Jasne. Muszę rozejrzeć, okay. bo tutaj wszystko dość szybko postępuje i jeszcze bym stawiała na te trasy rowerowe, jeszcze tego więcej. Mamy piękną okolicę, jezioro i bym na te wszystkie sporty i jeszcze więcej, żeby było ludzi na podwórkach, jeszcze więcej, żeby było jakichś piknikowych tematów, bardziej nagłośnione, żeby to wszystko było. Bo o wielu fajnych inicjatywach dowiaduję się po fakcie na przykład osobiście. I coś w tym jest. I mówię, kurczak, poszłabym, zgarnęłabym Zuzię, poszłabym. A tak to ja staram się też wyszukiwać fajnych rzeczy. Czyli na przykład gdzieś w okolicy pojechać do jakiejś osady edukacyjnej, wyciągnąć dzieciaki na lodowisko, więc tych takich ciekawych, fajnych atrakcji staram się zawsze doszukiwać w tym wszystkim. Wiesz, my publikujemy nasze materiały raz na tydzień, więc nie gwarantuję, że będziemy sprzedawać zawsze dobre smaczki, ale ostatnio, jeśli nie miałaś jeszcze okazji, to naprawdę polecam Ci szczególnie drugą część rozmowy z Kirillem, bo on tam sprzedał bardzo fajny patent. I już nawet na filmie szukałem trochę podkręcałem ludzi, żeby poszli tą drogą i ja z chęcią, my jako kanał podejmiemy tą inicjatywę i spróbujemy pomóc w realizacji czegoś takiego. Opowiadał mi o pomyśle festiwalu, w którym wszyscy dają coś za darmo. Jedna osoba naprawia rowery, druga, nie wiem, lewa soki. Ale cudowne to jest. Nie? Fantastyczny Ale pomysł. Ale ludzie mają taką potrzebę, żeby zrobić coś po prostu, I niekoniecznie taki dać, barter to barter ale po prostu, tak, nie? zrobić coś, po prostu, żeby to się wszystko mnożyło, szerzyło, taka dobra energia i ten uśmiech. Dokładnie. I to by było piękne i uważam, że to jest cudowny pomysł. Także... Ja chętnie zostanę twarzą, będę się tam uśmiechać i to promować i mówić o tym, róbmy dobre rzeczy. Ten projekt zaczyna nabierać realnych kształtów. Tak, tak. Czasem takie małe rzeczy po prostu są zapalnikiem do tego. Zobacz, idziesz ulicą, uśmiechasz się do pani, która jest smutna, idzie z tym samym, on tak patrzy. Nie, ty się uśmiechasz, no i co, no do mnie się chce, nie? Ale później się uśmiechnie i ona się uśmiechnie do kolejnej osoby i to jest super, i to jest piękne i ja jestem inna. Dzisiaj miałem śmieszną, bardzo taką radosną historię. Byliśmy z żoną na śniadanku w restauracji i przychodziła starsza pani, zdejmowała kurtkę, akurat nie do końca wiedziała, gdzie są wieszaki. No ja sobie wezmę pani kurtkę, przełożę. A wie pan co, ja tam mam coś w kieszeniach, ale mimo wszystko potem jak ją gdzieś tam, czy ja przychodziłem do toalety, czy ona wychodziła i tak dalej, to ze trzy razy się jeszcze spiknęliśmy i trzy razy, nie wiem, uśmiechaliśmy się do siebie tak. I było mega spoko i taki entuzjazm mi wszedł, nie? Na to wszystko, że niby mała rzecz, niewiele to kosztuje, a to naprawdę jest bardzo spoko. Tak, bardzo tak, spoko do robienia dobrych rzeczy, cudowne. A wracając jeszcze do tej zmiany pewnej rzeczy odnośnie mediateki, to faktycznie też z Radkiem już na ten temat rozmawialiśmy, wiesz, że trochę żałujemy też, że mediateka nie działa w weekend, w niedzielę jest zamknięta. Dokładnie. Bo tam powinno być cały czas jakieś festiwale, wystawy sztuki. Ile można jeść? Słuchajcie, ile można jeść? No restauracje są czynne, ale no, nawet ja to nie mówię. Lubisz. Ile można jeść, słuchajcie, no nie, to się nie da, więc trzeba... Musimy zrobić festiwal jedzenia w mediatece na weekend przez całą dzień i noc. Może nie jedzenia, może zróbmy coś aktywnego, nie wiem, Wystaw sztuki mi cały czas brakuje, jakby cały czas rozwój tego elementu. Tak, mam nadzieję, że to trochę ruszy. Tak, młodych artystów należy promować. No. Dobrze. Mamy pewien plan, żeby pojawiali się ludzie, którzy w tej przestrzeni się rozwijają. Także obserwujcie. Kasiu, ostatnie pytanie. Już. Chyba, że jeszcze będziesz chciała to coś wymyślać. Dobra. Co musiałoby się stać, co musiałoby się zmienić, co Piotrków musiałby oferować, żeby stać się miastem Twoich marzeń? Wiem, że to trudne pytanie. Ale mimo wszystko myślę, że wcale nie jesteś tak daleko od tego, żeby tak się czuć na bazie tego, co mówisz. Tak, tak. I dla mnie, bo pytasz pewnie bardziej o tak jakieś rzeczy, wydarzenia, to czy o miejsca, chyba to jest takie trochę niedookreślone. Ja mam wrażenie, że
Bardzo często my, jak myślimy o swoich miejscowościach, w których żyjemy, nie tylko chodzi o Piotrków, jakby to nas zainspirowało też na początku w kanale. Ludzie, cały czas słyszeliśmy, że to miasto do niczego się nie nadaje, że tutaj nikogo nie ma, że w ogóle tylko są starsi ludzie. Bociany zawracają, mówię, tak. Tak, i tu jakby nic się nie da zrobić. I mamy już kilka odcinków za sobą. Ja mam wrażenie, że każda osoba, która tutaj przychodzi, pozostawia ogrom świetnych inspiracji, pokazuje, jakie rzeczy genialne można robić. Ty wcale nie jesteś wyjątkiem dzisiaj od tego, co dzisiaj mówisz i pokazujesz nam w tym odcinku dla osób, które to oglądają. Więc wcale nie jest tak źle. I teraz, czy faktycznie może my sami, jako tako, nie myślimy, że te miasta, w których żyjemy, są miastami naszych marzeń, mimo że może jest w nich wiele rzeczy, chociażby przez pryzmat zarządzania nim. Bo my, wiesz, my cały czas dotykamy rzeczy, które gdzieś tam lubimy bądź nie lubimy. Jeszcze nie dotykamy aspektów samego zarządzania, które moim zdaniem jeszcze jest wiele do poprawy w tej kwestii. Jasne, to tak. Ale samo w sobie nie potrafimy do końca powiedzieć, żyję w mieście moich marzeń. Może to odważne, co teraz powiem. Bo zobacz, właśnie. Ale ja mam takie poczucie, że ty jednak z twojej perspektywy, z tego, co dzisiaj mówisz, ja odbieram, że ty żyjesz w mieście. Wróciłaś do miasta swoich marzeń. Tak, wróciłam. Też rozważyłam mieszkanie w Warszawie i mieszkanie tutaj. Ale coś, co mi dało taki... Co ja poczułam, jak ja tu przyjechałam, to ja poczułam taki spokój, że jestem w domu. Ja pochodzę z Sulejowa, ale ja tutaj spędziłam bardzo dużo czasu. Moje życie tutaj przebiegało w dużej mierze. I ja wróciłam tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, do ludzi, do miejsc, które są mi znajome. Ja jestem bardzo wrażliwa i przywiązuję się do miejsc i mam mega sentyment. Ale wracając do tego, co powiedziałeś, łatwo nam jest powiedzieć, że coś jest nie tak. Czasami sami nie wiemy, czego chcemy, czego oczekujemy i co nam jest potrzeba. Łatwiej jest skrytykować, ale ile tych osób, takich na przykład jak Radek, oni zaczynają działać. On jest optymistą, on przede wszystkim się odpala i on działa. On czasem działa chaotycznie, ale przez to, że ma taką energię, on odpali jedną osobę, odpali drugą osobę. Mnie też do wielu rzeczy zainspirował. I to, jeżeli są osoby, które chcą wyjść poza schemat, odważą się zrobić coś innego, to czasem powoduje taką lawinę. I to jest piękne, żeby się odważyć i wyjść naprzeciw jakimś wyzwaniom, zrobić coś innego, bo wszyscy będą narzekać, zawsze będą narzekać, każdemu się tam coś może nie spodobać. Więc dlaczego nie spróbować zrobić coś dla siebie, nie? Kasia, mamy fantastyczną puentę. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Wam dziękuję, że jesteście z nami, że nieustannie wspieracie nasz kanał, że dostajemy od Was mnóstwo pozytywnej energii. Będziemy to robić dalej, będziemy dalej publikować co tydzień, chyba że czasami coś technicznie nam się nie uda, ale wtedy będziemy nadganiać. Dzięki bardzo, do usłyszenia i pamiętajcie. Dziękujemy. Jeśli Wam się podoba, to zalajkujcie i dajcie suba. Hej.